wszystkich webzyrników bardzo serdecznie w naszych remszcich płetkaniach z kasiebską kulturą. Dziś naszym gościem jest doktor humanistycznych nauków, spoleznowy dzajusz, znajusz języka kasiebściłe, gazetnik, a tyś dolmaciera. Witam bardzo serdecznie w remszcim do domie kulturę, wasta Eugeniusza Pryczkłewściłe. Witam gorąco redaktora, witam serdecznie naszych webzyrników. Wasta Eugeniuszu, nie mogę nie rozpocząć tygodni, wet lato se roczyzne. Ku lato sprawie minionych 25 lat, wet uśtylowanie reglów dzyzdniowy kaszepści pismienizne. A webele jest jednym z tych sygnotariuszów te konsensusu. Jak webe mogle nama trochę rzec wetach w tych niuansach, jakie tam były. Kulte wydarzenie. To wiele prawda, to było dokładnie 13 maja, faktycznie 96 roku, 25 lat temu. To było wielkie dobecy. To przede wszystkim trzeba mocno zaakcentować. Naprawdę, czy by to, co nie było, stało, to nie wiem, jak mamy wiele dalek z kasiebizmem, na pewno nie tak dalek, jak jest. Na pewno my by nie mogli pisać tak, wszyscy równo, gazetnicy czy pisarze czy szkolni i tak dalej, w jednym pisemku. Tym bardzo zaniedbał nama, tym ledzem uchterny w ten czas, przed tym dzejele, żeby kurejście doszło do tego porozumienia. A to nie było takie neudrazy, to szło przez tyle dobrych lat. Bo zaczął są tatczyzny, to pismiono uchterno w 90 roku, co zaczął ukazywać, to tyś w maju, pierwszy numer zresztą. No i wtedy w tym pisemku wrócę jakby do historycznej ortografii, ale to nie było tak, że o, tak to masowidzał. Nie, rozmaity pisarz, rozmaity dzieje, że Darek miał problem z tym. Darek był, ta dyskusja jest tam dyrowa między ledzema. No a my tak byli zdrosione z ksiądza Grecią, on w ten czas to był ostatni z Rzeszyńcy, dechnie tam krótko chytci z umar marsiłka i tam inni. Także my się, no, ta kontynuacja po Zrzeszyńcach jakby przejęła. No i te sprawy mocno tej wypłynęły. A po drodze wypłynęło wiele pisania go w tych latach. Tej, przed tym choć pisali niechterny, ale doch nie było żadnej liczby w szkołach, doch nie było mediów żadnych. A ty zaistnia rodna ziemia w Lepińcy, dwa miesiące później, jak tatczyzna sobie pierwszy wykazała, ty zaistniało na bytach i w berach, ty trzeba było pisać, trzeba było redagować i tak dalej. No i przez te tyle lat tych takich dogadywaniów, pażnatych spirków, doszło do tego, że no, zdecydowanie większość jakby się przechyla do tego pisenku naszego, przede wszystkim Jan Drzeździon, początkowo Eugeniusz Głomuk był mocno proce, później bardzo się przekonał do tej i był tyś naszym takim mocnym rzecznika, do dzisiaj gorącym urzędownika tej łydby cały. No i w końcu pewno nie ciężyło jakby dogadać co z niechternym a rzecie ma, a my darsikale kompromisy i ten kompromis po prostu znalazł w końcu. Z profesora ma, z profesora Bryzum Edwarda, z profesora Jerzym Trydra. Muszę rzec, że profesor Trydr jakby chytci doszedł do tego, że jednak je potrzeba reformy pisemku, jednak je. Temu on na ostatku napisał taki swoje pismiono, nie przyjechał na to zjedzenie 13 maja, ale jego pismiono było, w którym on sobie z wiele spraw ma zgłydzy, przede wszystkim z labializacją. A ona była jednym z tych kluczowych spraw. Labilizacja i jotowanie. My ustąpili z tego jotowania. Nie wiem, dlatego wchodzę w niuanse, bo to nie jest w dzisiaj wyjźny, na czym to wszystko poligał. Ale w końcu my doprześle do tego złotego westrzutka. I mnie są zdywy, tak się moje przekonani. Mogę rzec tyś, że Eugeniusza Gołąbka tyś. Pewno wiele tych innych, że my naprawdę nalezli ten złoty westrzutk. Temu, że nawet wiele ledzych tych, które w ten czas tak birno obserwowały, co się dzieje, później przejęły to bardzo chytkie i ty zaczęli pisać w gazetach. Gazety w ten czas było wiele, teraz nie ma. W ten czas każda gmina miała swoją gazetę, stąd Dziecka Bryza, gazeta Karteskiej Karty, miała cztery gazety, tam się mał ci lesek, ten jeszcze tam gdzieś tam trzeżyli, ale ty się jej wnetka zmetlały. Ale rozmaite inne wiadomości rakowickie, to wszystko je poupadły, nie? I oni też pisali w Zidle po kasiebsku. I oni bardzo chutko też jakby przejęli to pisownia. No i to był dobry sukces, który do dzisiaj je wielgi.
Jo, wepracowale ta aurea mediocritas, ale cię kulta wsiadczego bo jako zmiłka. Czy dzisiaj z tej perspektywy 25 lat coś by miał robić inaczej, czy by miał coś inaczej usztylować z tej? Ja myślę, że inny tak w takim generalnym pojęciu to nie. W jakichś drobnotach, może jo, bo na przykład sprawa takich drobnotów, jak stosowanie albo niestosowanie tego EU w czasie łyszłym, w każdym razie, bo Kasiebsko ma w każdym, bo ma prosty czas łyszły, jesie, to on się też jest, w każdym sobie jeden sum, nie? Jeżek, ta rzek, on rzek. Tak wymówimy, jak i to wymówią. Bez tego nie rzekł, jak po polsku, ani szedł, czy szedłem. Le, kiedy ma siet, rzek, bik, wlis, klank. Ale ma tam, dywu ma to eu, ma postulowali, żeby go nie było. To był efekt kompromisy. Na którym so w tym przetrywku baro wypierł profesor Bryza i ma jakby tyś wystąpił dla dobra sprawy, dla dobra tyś jakby najważniejszych rzeczy, jaką jest choćby ta labilizacja. Doktor nie absolutnie Bryza się nie mógł przekonać i do końca on nie był przekonany nigdy do tego. Temu na przykład tam były w tym zapisy w 1996 roku je, co stać go, że je jakby dobrowolne stosowanie labializacji. I łeba dwa fakultatywne, dokładnie takie zdobne słowo użyte. I łeba jakby sposoby są dozwolone i poprawne. Co praktyka pokazała? Że nigdy nie było niestosowanie go labializacji. Od razu było wszyscy stosowane labializacja i na dyktandze Kasiewskim, ja ci tam było parę lat pewno później, to pierwsi, jakby nie zaznaczenie tej kreski nad O albo nad U, tam gdzie trzeba to łekłe czy to łychłe, to od razu było traktowane jako bunt, choć nigdy to nie było nigdy. Tak prawdę do końca był sankcjonowany, ale zwyczajowo się przejało i dzisiaj nikt koniecznie traktuje to, jeżeli nie ma tej kreści, jak no błąd. Choć tam w tych zapisankach wcale tak nie jest, tam jest fakultatywne używanie. Ale dla tego, żeby było to przyzwolenie, żeby była to dwieża ipen, temu ma też na inne sprawy trochę przemkle, wystąpile, to nie znaczy, że się zgodzę. Z tym tak do końca, bo ja uważam, że to EU nie jest potrzebne. Do dnia. I ty myśla, można by dyskutować. Mały korekta kosmetyczny, bo to jest kosmetyczna sprawa, ja myślę, że by była nawet wskazany. Dokładnie to. Tam jest jakiś jeden niuans drobnych tysięcy, ale to poprawdzę sobie sprawę. Według ternych Kasiebizna ani nie za dzinie, ani sa nie obstoi. One nie mają takiego wpływu na to. Często inne sprawy mają wpływ na to, co my z Kasiebizną je baro słabo, to możemy powiedzieć w szkołach, ale tery szkoły, jak są uczą, no to one są w sztandze nauczyć co pisanie go rzek z eł tam w tym zapisanku, a wymawiać rzek. Choć wiem, że na przykład aktorze niektórzy nie potrafią się nauczyć i gadają, czytając Remusa, aleś one siedły tam, a tam, co jest felum, absolutnie fonetyczne felum, bo nie ma żadnego siedł, leje siet. Jo, i prawie to chcę spytać. Jakoś to jest z perspektywy szkolnego, bo wy jesteście ku szkolnym tyś. Dzece nie mają z tym iwru, z tym sied prawie. Mogę rzec, że nie spotkał się z żadnym iwrał, jednak jo, oni pewno, że jak ima to napisane, oni czytają ły, to jest prawda. Ale na tyle, jak się ima pojawi, bo wiedno o tym gdyby, że czas wyszły, które nie baro prosty w Kasiebie, jest niewiele prostszy niż i tyle ma przewaga, można by rzec, takie zwenyga belny dla ludzi w Kasiebie, bo nie prostszy wiele. To jest nieźle w Poliasie z niedzy, bo szedłem, ty szedłeś, on szedł, po kasiebsku je się, to on się też jest, wiele prości. Jeśli to ima wytłumaczę, że tego eu, choć piszemy, ale nie czytamy, i ty się wiedno do klaria, i ma prosto mówię, że je tyle barost, klarowna regla, i dysa ja wykreslec. To eu niewymówiony w jedno je tej, jak przed nim występuje współzwąk. Jeśli jest samo zwąk, to eu w jedno je biegł, je jachył, je samo zwąk, eu je w jedno. Jeśli jest współzwąk, to ono pisuny je, ale nigdy nie jest wymówiony.
I to skutkuje. Oni to chwytają. Jeśli oni widzą, że jest klank, widzą, że tam jest półzwon k, je przed tym ostatecznym e, tak jakby, którego w wymowie nie ma, to oni są tylko tego nauczą, że to jest klank, a nie klanku. Tak to są jako sidza, ale możemy tylko jak najbardziej ten temat można by uruchomić delikatnie. Choć myślę, że sprawa dyskusji tyłe, która na pewno by była może dość drąga, a sprawa nie jest takie wielka, to nie wiem, czy ona by była wertna tej gry. W tych pisankowych niuansach my by wiele mogli bardzo długo dyskutować. Ja, bo w tym temacie bardzo wiele przerobił i po prostu to jest... Kiedy jest plan, ja napisać książkę na ten temat. A po prostu, tak myślę, że to za jakiś czas, żeby ty się wypisać te nasze wszystkie rozmaite te perypetia, te drągłe, te ja ci w ten czas namatowa, że mam bardzo bogate archiwum tych spraw, tych rozmaitych protokołów, stanowiściów rozmaitych udziałów, których i dawno nie ma wśród nas. Czyli ty się opisasz, utwórców, użytkowników języka pisunek. No, to jest temat, który nie na pewno, bo chcę cię do siebie pisać. Nie tej źdajmy za tyma materiałuma z szafy przeczkowściłe, a teraz iba chcę narzeszec do tatczyzny, u jaci wejudzysu kunsk powiedzele. Jakoś to było z tą tatczyzną i skądkaż ta deja na tatczyzna sowza? To była piękna historia, która na wiele zaciąła, wiele życi rozpoczęła po prywce. To co z rozkwestii żołu wyrosło z Pomorani, którego klubu studierściłe. W ten czas był Pomorańca, dość młodym, bo miał pewno 21 lat, jak tatczy z nas zaczęła. Ale przed tym już taki było pisemko Switk, taki co smy wedy weletyś. Tam jejś nic nie pisuje, co tym przezirył. Tam Piotr Dzykanowski, Rafa Słomiści, oni tam przed tym gospodarze, oni mieszkali w Akademiku nr 2 Uniwersytecie. A mój akademik jedynka politechniczny był tak po prostu po sąsiedzku. I my często ze sobą byli w grepie. Dzekanowski był przydnika Pomorani w latach 90 pewno roku, 89-90 pewno. I w ten czas był na drugim roku studiów. No i temu ma wiele do uczynku, bardzo ze sobą, wiele. No i tam gdzieś w tych krągach, tam i tyś w Hecie, to co tworzyło, to co rodzało, to tam, ta łódba, żeby ta ci pismiono zaistniało. Tyś od początku był Jarek Elwart, tyś był techniczny, on nie był w akademiku, bo on mieszkał się doma w Sopocie. On Sopoty je, jego starszy Chwaścino, a Wielgi Kack. Tyś Mariusz Szwedka, który był u końca swoich studiów, ale on w ten czas wariował do Szwecji, tam on skrobił, ale był, na początku on był cały czas z nami, później go można nie było, później z niego był. No i to były te osoby, no i jeszcze Darek Siemikiewicz, który studiował często z Indze, byłaś w Kuli w Lublinie, ale jakoś tam były, nawet nie było mailów i dało się rzec, to ja się nie pojęty, nie? Dało się coś zrobić wspólno, ale leste, pisał do se, o rozmaite leste, Piotr Dzieganowski siedł do Łyjska, bo on kończył studia, to on pisał z Łyjska swoje leste i tak to tam szło. Pewno, że to tempo roboty było mniejsze, zresztą można by taki numer zredagować po prawdzie w dwa dni i to by się dało. W ten czas my nad tym nie rozmieszam, sedzele i zamączyle. Ale wyjdźmy się, mesty weśle, bo cenzura zdechła w tych latach, w 89. Przed tym była cenzura, to nie było mowy. I ty nad tym jakby, z tym faktem wiązał się to, że powstawał ten lokalny pismo, rozmaity, to co jej przed chwilą wymienił. No i mam mesle sobie taćku, żeby tyś było pismo kasiepści. I my to zrobili. Jest osumnie ryzyko, że my to zrobili. W ten czas też nie miał żadnego doświadczenia w pisaniu. A jej w ogóle umysł scesły, politechniczny, jej po matematyczno-fizycznej klasy, z matematyki jest dobry, z fizyki za tyś razy belno. A tyłe jej musiał przestawić na humanistykę. I tak po prawdzie często mnie to nawet kiedy schytko szło, muszę rzec, to tak było. I jem to robił i ty siły to, że je był w jednej sprawie przygotowany kunsk rachle w sprawie pisowni, bo to jest takie zrządzenie, to było takie moja namiona, że i nigdy nie myślał, nie zastanawiał się, czy to, na co smie w siedzym bądź, a jest o tym zajmował 7 klasy szkoły podstawowej.
Spytliczny. Poprawdzę, tak ci było zdarzenie. I się tym zajmuję. W 7 klasie szkoły podstawowej mi przeczytałem całego labu do całego nagla, jeśli nie mu staremu dopiero później przesiedł. Tam mieście pera wytwórców, tych dardowszych, jakie oni mają, to i pewno pierwszy tytuł w podstawówce, bracinami nosu, tak sumieścia je tytuł. I mnie to jedno zauwało, jakoś ten dardowszy tak dziwno pisze, tak prosto, tak propolskie, mierzał mnie to nie rys. To jego rymę często chęści, no, utwórstwo jako całe, nie uceniwam, ale to jego rymę i ta pisownia, która nijak nie lezia mnie akcentowo w kasie biznie, a wiele labuda, i tu było skrajnie inaczej, jak labuda Aleksander, i my całego przeczytany labuda, to co było wedony w ten czas, a wedony było getci, jakby w tych czterech eftach se ukizywał w 70-tych latach. No był baro procha siewści. Czasem mi się zdawało, że jakoś aż za baro byłem to jotowanie z tą osobą. Ale mnie to nie przeszkadzało i jest z tym radzę absolutnie bez problemu żadnego. Trepcika i znył, o, tyś mi teksty jego, czy to Trepcik by rodzinnie z nama powiązany. My jesteśmy wszyscy z jednej parafii. Mój tata dobrze znał Trepcika Jana. No i wiele opowiedział o nim. To wszystko było dla mnie bliżsi. I te sprawy, te pisankowe, te dylematy, ja ci w tych książkach, co je wymienił, wychydałe, też mnie było bliżsi. I mnie było dziwne wiedno, czemu tak je. I jest to pisanie znów, to rozmaity sposób, choć może nie potrafi tak dobrze w nich pisać, ale później tym bardziej je w nie są wgryzył i temu w tacie z nie to mnie są baro przedał. I może iść bardziej, to mnie jakby wcygnało to w to wszystko, a jedy wiązy z Ksazem Graciem pewno na ten temat też gydele wiele. No i był raz, dwa, ten człowiek z Politechniki był weryfikator ortografii. To jest dziwne, nie? Poprawdzę, ale tak bołe. No i tatcie zna, istniała na słabe tam, każda wiązy jak rok, dziewiąc pewno numerów sobie ukazało, tam jakieś podwójne bołe. Na młodze znana Asia, me, ta sudemka, jedne kończyła studia, gdzieś tam zaczynali robić, ma niemile dodatków źródnych. Nie było za co wydawać, ale gdzieś tam ziorgele po ledzach jakoś tam. Wedewele nie było jak sprzedawać, ale gdzieś tam po kwestiach i tak. Ale i ta przygoda, to by ten cały brzydny wiąksi. To nasze doświadczenie, to nasze wrystanie w kasiebie znalazło statcie z nim i poznywanie przez to tatcie znalazło tych niuansów i tych takich problemów w kasiebie z nie, tych ledzy rozmaitych. Ty stykanie są z belnyma, przepięknyma reakcjama, ale ty z tyma strasznyma, fatalnyma, ty są czasem późny wyledzy przez tacich, które reagują alergicznie, bezmerzekle na to, tylko że ktoś ma slejnaci. A bele tyś tacią indudzysa są niektarny, zieją i dalej alergia z nich nie zlazła, niektarnych. Czas by był na weści, bo ta alergia jedy wylecieni, ta. Na tatcie zno i ledzy płytać się z nie. No ale my weźle jakoś i później żado tatcie zna, bo później się Norda, która zaczęła pisać w tym pisenku, ja ciś nie był ustanowiony. Norda zaczęła pisać w Gromiczniku i w Stromianniku, dziewiąty sątygłe, piątego roku, a pisenku ustanowiony był ostateczno w maju, dziewiąty sątygłe, siustygłe. Ona przeszła rok weprzed za tę zasadę. Tam nie ma eł w Nordze. Bo my się spodziewali, jest osobiście spodziewał, my z Gołąbka byli już dziwno dogadani, dziwno po słowie, my wiedzieli dokładnie, z czym my idziemy na zindzenie ostateczne, z czym. I między innymi to EU tego nie miał obec. W Nordze można to sprawdzać, tam go nie ma. I jednak ona, ta sprawa, no my musieli na ten kompromis iść, jakby to nie dobyło. To była, ten element, który pyt w tej całej dyskusji. I tej w Nordze, ile plus to EU dodał? Nic więcej. Tam nie ma różnicy, widzę. Z tego nikt nie postrzegi, że taki, ale jakby was ta redaktor sobie zadał ten trud, a was te biegły baro w tych tematach, ty to można bardzo dokładnie prześledzać. Jak my weprzed za półtora roku, to co bądź. Bo tak zostało. No i je. Gadające za Majkowskim. Co kłemu namieniony, tyle to nie minie. No i tak prawie weso tego pisanko nauczyła, a później to co przedało. W wydawnictwie u Soblewie, Wedewiz, ile i redagował Gusuńszków, na dysy, jakby to chcesz zrechować, pewno kule 200, bo ponad 100 i są według, nie? Ale tyś inni, o jak tyłe, choć Belenowy, czy jest to Gusuńszka, wedony przez Zarząd Główny Zrzeszenia w mojej redakcji. Do tej duńcymy, a teraz by chcę so, trochę może wewiedzieć, ta ci wyżny, dzylwa i go rzecy głę,
ue zamiar dny. Jakoś to było z tym programem i dlicze Judysu nie możemy z nim cesiec. No to ten temat jedno tak zrobi mnie takim trochę cklewym, rzewnym, bo jedno je tak taki ziel, takie nostalgia, a z drugiej strony wielkie redo ta ziemia to był duny, rodne zemia, tatcie zna to był balny pociątk, ale poprawdzala pociątk, a rodne zemia to był ogromny fundament. I myślę, że coś więcej jest jak fundament, poprawdzę pod całe moje dzejani, wszelkie roboty, ja ci tery, darek się odbywają i prawdopodobnie do czasu, jak je cię zamkną, tak bądzę. No bo tak co to stało bardzo chutko zresztą, że w tym samym roku, jak ta cię zna, powstał, w 90. powstał rodny zemia. W maju, to było w maju, tat się zna, a i w Lepińce powstał rodny zemia. Jej trojanowskie mi zabraznyły. Pera miesiące chudci, chyba nawet ale stole ma sobie znele. I dwa razy i chudci w 89. i 90. przedstawił sylwetki laureatów po Kasiebsku, Maryna Miotka rok chrechle w tym roku, Stasia Jankę w 90. Ona, czyli jej duny bołe zacząć redagować rodną zemię, miał mnie na łyku. Jo. I na Ziwci Górze, u niej tam na tej kule karty, gdzie ona miała swoją heć, czyli my sobie spotkali pewne iście w Lepińca, albo na początku Zilnika, jakie były z Pomoraniem na łebu z adaptacyjnym, młodym Pomorańcem, a jej był w ten czas po drugim roku studiów. Ty ona mnie wzięła na stronę i gada, że myśli, żeby je z nią był przyrodny zemi. Jej wiedzą, rodny zemi trzy odcinki boły, zile ci już boły wyemitowane. I wszyscy mi obzyrony. Choć nie miał pojęcia zielonego, że mnie bądzę zrzesiec to z tym programem na cały rzecy. Na cały rzecy, bo jem darkiem z nim zrzesiony. Jo. I wtedy, jo, czemu nie? Jeśli nie wiedzą, ja ci tego, ale ona mnie gdała, ona mnie w planie łódźbę kasiebskiego języka. I po kasiebsku do mojego. To było, ja bym jedno dać do słów w tym. I do końca nie zdawał sprawę, tyś zbydzi, jaką mi podjmą, ale jeśli jej nie podjmą, ty co? Ty nie ma nic. Jeśli jej nawet nie potrafia w sześciu gadów, tak było na początku, absolutnie tak było, ale musiał podjąć, żeby tego co nauczyć z tej dni. Zresztą ona też co ucia. Ona też co ucia gazetnictwa telewizyjnego, bo ona była przed tym prasową, ale w telewizji musiała wszyscy uciele równo. No i w wieku 21 lat je sparł z telewizją gdyńską, z rodną zemią, studiera politechniki, bardzo drążych studiów. To też odbiło soku usta w moich studiach, ale bez problemu studia jak zaczął, tak skończył. Niechterne w takich sytuacjach rezygnowali, jeśli na jakieś letci profile, zestaw na humanistyczny, zestaw na uniwerek, zestaw chłewa, ale są politologia, aby powiedzieć im tam, że po prostu skończę studia. Jeni. Ja był konsekwentny, w jedno zresztą, w jedno jem konsekwentny i jest odpowiedzią ni, jakie ty zaczął, ty je ty skończył. Choć coraz to bardziej, z każdym miesiącem, je cił, może iść do końca nie wiedzą, ale cił, że pewno jest, nie wiem, dołączył z drogama, ulicama, lotniskama, czy z inżynierem komunikacyjnym, jaką mi ostateczno ta specjalizacja skończył na moim wedzile budownictwa lądowego Politechniki. Im dalej, tym bardziej jakby coś czuł, że tak może być. Ale do końca na Politechnice był i nawet jak jest tam ewentualne zboła, że będę w tym zawodze robił. Stało się inaczej. Rodne zemia, coraz to bardziej, wszystko w to wchydą, robimy tę łyczbę, jakaś przyciąga język. Ach, to była też cała historia, może jak słyszycie pisać, jak siku to dziwcio do rodnej zemi, bo nie był, Beniel był, a ona chce mieć knypa i dziwcio. I trzeba byś teraz wciątać, tak powiem, na dzisy testowony, jak castingowony. Jedno ciekawe, jedno dziwcia, to była u nas nazywa Bożyszkiewski, chyba Mariola Tubaci, ja Maria, ona jest słynną aktorką. Ona je w kabarece, jak to się nazywa, Koń Polski. To jest Białka Malinowski, on się chyba nazywa. Ten, bardzo znany komik poliści. I był z nim kontakt do dzisiaj dnia, ale ona miała problem z kasiebizną. Ona była dobra aktorsko, ale co z tego? Ona była tak najmłodsza chyba rok ode mnie. Ona była i w ten czas na studiach aktorskich. To jej było jej siaci, dopiero Kasia ci troski, nie? Pewno czwarty czy piąty. W Remi ma się dogadali.
My jesteśmy teraz w Remie. Ty na zabawie, nie w ty, ty tam, tam ze patron tej szkoły, oni się żyły, patron tego domu kultury. I widzę, jak on się nazywa, Puchaleś, jakoś tak. Oni się żyły w ten czas, on organizował tam domu kultury, bo kule urządy miasta. W tym budynku. I tam były takie zabawy. My przyjeździli jak pomorańce. I jest Kasia, ma ty ale i mu z tobą sprawa, ale w tyńcy mają temat, gdy byle. I ochotno, ja ona zary. No i tak było. Przez dwa lata my wspólnie byle w tych łóżbach, takich stolikowych, tak jak my ty siedzimy, tak ona wezrzała. Taci, no, jak to, no, my zacinę, ale poprawdzę, to może na dzeseje siedzę i to by rzekł, a ja, no coś to tam było, nie? Ale to było poprawdzę baro wiele. Bo ledzę byle zachwycony, Kasiebie zna i gadaj, młody ledzę po kasiebsku, to dyrze, wow, to był szok. I był gwiazdą, tak było, po prostu tak było. A w ten czas już telewizja była nie tyle, ale plus ten cały dzil naszego województwa, ale to już było to stare województwa, Słabści, Bedgości, Gduński i cały Warmia i Mazurę. I pan o tym, że iby na praktyce, bo no, mówię, na Politechnice mnie praktyki, ja byłem na Mazurach, tam lechwele auta, coś tam, jedu krumu ida, a dziwcia. Ja pana znam w telewizji, na Mazurach, zresztą w Braniewie to chyba było. Wow, nie, a to było krótko. Tacie to było w ten czas niepojęte, nie, bo to było coś nowego, coś oryginalnego, język i tak dalej. No, bo jeśli wiele o tym gadać, to nie możliwe, żeby my to wszystko wytłumać, ale za rok ty doszedł Leszek Szmetka, Beata Pobłocka, która na mieszka w Genewie, chyba teraz wróca i cił. Tej po dwóch latach Ela Reiter, moja przyjemna białka, z którą nam do Darchiesme i do ostatnich, aż ktoś jedno z nas zamknięcie, tak długo bądźmy ze sobą. Jo, i następne osoby, tam są przewinęło bardzo wiele tych osób, w 1995 roku Izabela Chterna miała problem zdrowotny, ona miała serce w jedno problem. Tak dosyć nagle umarła 21 kuzie kwiata. I je był w ten czas w Remie, robił w Remie, w gazice, dwa lata. Były klawitra w redakcji Gońca Romskiego i sekretarium redakcji. Do mnie dzwoni jedna z tych naszych lektorków, Mariola Sykuera. Ta wieździe, Izabela umarła. Wow, i wiedzę, że to była chory, że to była w szpitale, ale szło do lepszego. Ale się, umarła. Co zrobić, nie? Piękny pogrzeb i tak dalej. I ty mebele dwa z Artura, bo Artur i tyś był. Artur młodszy od miał rok, jego w cyklu telewizji, do Panoramy. No i Artur miał wiele więcej czasu, bo na historię to on tak letko studiował. No i Artur kiedy musimy to wyzwać, jak najbardziej. I bierzemy i tego, i telewizja tego, i małe stale redaktora ma dwa i robi le program. Ale Artur po trzech latach siedł w starostę, no Płycka, bo to reforma samorządowa. I je dalej z moją białką, je jako redaktor, moja białka teraz mi pomaga, choć mam ile mało dzece, ale to szło. No i aż do 2010 roku ci rozmaite wiatry procemny są tak zparły się i niestety program skończył swój żywot. Ale rodny z ja pytałem, że miał oglądalny w latach 2002, 2003, 2004, 2005. W tych latach derch to było kule 130-150 tysięcy. Były wyniki oglądalne regularnie, co tydzień w telewizji opisywano. I mam te lasta do 10 dnia dokładnie. Ona była w jedno w przyjednictwie całe lasta 30 programów. Derch, 30, Jasa Piersi, Myl. Także to był bardzo popularny program. No ale teraz wszystko się zmieniało. Telewizja się zmienia, teraz internet, wszystko zły i tyle. Dyzniowy Arkun przeszedł i wszystko pozmieniło. Byłeś nadczydny do medalu Stolema i tyś by prawie chcę ten medal Stolema so trochę wewiedzieć. Webel jest jedną z tych najmłodszych nadgrodników medalu Stolema. I jak ci to było w seczecie? Jak weso dowiedzele o tym, że we dostale? Jo, i to tak przejął pamiętą, to było na pewno jakieś tam zaskoczenie, ale i to przejął baro na spokojno. Bez żadnej euforii jakiejś, nie? Bo jej miły, choć i był młody baro, bo jak, ten, jak to przeznanie było, to jej tam 29 lat dopiero, jak było wręczenie, to jej miły tysiąc niecałe 30, bo jej w Lepińce, wręczenie pewno było w maju tego roku, 99, a jej 69, 7 Lepińce. I je to przejął do spokórnu, autentycznie, bo jej mimo tych wnetka 30 lat, miły dość wiele doświadczeń, jej wiedzą, że
To nie jest tak, że są dechletkę, ciasa, są grzmete wieldzi i trzeba je rozumieć zledac. Choć jemu temperament dosyć westry. I ciasa nie jest za baro. Tere wiadomo, jej my przecież pianzesą, także tere to i sobie, no tak wszystko tak są chłodzy, ale ten dynamit we mnie wiedno jakiś tam był. I tej niektórych, tam poza stolemowych, tam w innych sprawach, tej nieraz te reakcje mogły być nieraz za raptowne, co nie było z poziadka ciasa dla mnie, nie ptysi. Ale z drugiej strony ta energia, ten chwat jest potrzebny, bo ta konsekwencja z tego wypływająca doprowadza do wiele finałów rozmaitych projektów, nie książek i tak dalej. No i taki dokładnie to pamiętam, ten pewność, że niechterny baletyś zadzewowany, nawet kiedy mi taci głos spłycka, a to kuchności, bo gaz miał rzec, bo to nie już nakryjam, no ta. To już nie jest zrezygnowany, on był burzony tym, że taci młody, my dywajmy stole, ma. A ja wściekły, skoro młody no tak chce, to je przejmuje ta ich wola, tym bardziej spokojnym i to wtedy się tak przejął. No często na spokojno. Było to w takim czasie dosyć bardzo ciekawym, bo cały modlitewnik to w tych latach, także w 1898 dokładnie. I to był główny ten wpływ dla Chternego i tych rodnych ziemia, media jak najbardziej. Ale ten modlitewnik to była ta skra najważniejsza, że ten medal stole ma nie w rancie, ale przeznale i w rancie. I tam była dopiero dyskusja, tam było wiele, tam była też ogromna radość, że przy modlitewniku tak naprawdę udało nam się dojść do kompromisu w sprawie piosenki, bo mogło zaczęło robić w 1993 roku ten modlitewnik. Medar kooperował, Derch robił z Eugeniusza Głąbka. I taka nasza była łydba. I to pamiętam doskonale i o tym są często gdy. Słuchaj, Genek, my musimy tak robić. Niech ten modlitewnik sobie ukazuje później, ale on sobie musi ukazać tej, ci wszystko bardzo dogodone. Niech on bardzo tą świętą rzeczą, jakie przyjaciół to wszystko zostanie i to się spełniło nama. To było wiele wyżniejsze wrażenie i redot astegły i tyś jakby nie ukaz tej całej roboty, tej biedci, ten piosenek, która na przed tym szła równolegle, jak ten sumy element w medale stole ma. To była taka piękna sprawa, która jakby dotkła mnie i tak też ja przejął. A to jest ciekawe, bo jest tacy zrządzeni, które tym bardziej pokoje uciął, że jest to modlitewnik w tych dniach, jak przed wręczeniem mi, wesoły do Ojca Świętego z dedykacją. Mają ręcznie napisane, bez żadnych przepisywań. I biskupa w ten czas biskupa Dziwisza. I z takim pytaniem, bo to było dech przed pielgrzymką papieża, ty na Kasiebę, do Sopoty, 99 rok, w czerwcu, a wręczenie medali miał w maju 99 roku, tego samego. To było dech przed tym, ale skoncentrowany na papieży na tych sprawach. I wiele, no nie bawiło mu się dwie niezle, nie? I przeszedł odpowiedź. Z dedykacją Ojca Świętego, bo się pomagaj. Nie wiem, was redaktor zna to rzecz, nie? Wrażenie jakby po utrzymaniu tej sprawy, tej rzeczy, tego napisy, papież go nie wymyślił, to była jedna z moich bidenków, propozycji w lesce wyartykułowanych. Ale on wybrał ten kasiepski, bo po polsku pyra, a jeden kasiepski. On wybrał kasiepską wersję, bo się pomagaj. No ma. I to on napisał 3 maj 1999, pyra dni przed stolem, dokładnie. Może nawet jeden, nie wiem dokładnie, ale to był dech w tych dniach. Te wrażenie jakby to całe z tej sprawy było absolutnie potężne, tak mocno, że ono przekrywał. I pamiętam, że i tego stole ma wcale tak nie przeżywał. Bo i tym, nawet na stole mnie, gdy u tej sytuacji, i to przemówienie, i tym wiele bardziej żył jak stole mam. Na joku to było wielkie emocje w ten czas, a i tak przekazno rzeka, że mnie tej jeszcze na świece nie było. A widzisz, no jo, tak to je, ale dobrze, że są urodzył, ten balny kasieba. Czas lejcy, Bóg zapłac. A tak na końc, ten chwat poprywze w was je, w cyk, ten dynamit mesle nawetka, bo rokroczno ksuści się ukazają, ta robota je widzec i prawie chcę spytać o te nynowsze dokazy. Bełe sonetę, był techum i tery jeś widza ta czerwona książka, ciasto nowy. Cile słowów dla ciego komentarza o tych nynowszych pozycjach?
Poprawdzę, chyba to tempo jakby coraz większe, ale to może zrozumiałe, tyle dzieje mamy, tyle doświadczeń i tyle zbiorów, tyle, to jest wszystko, co zbieram, ja tyle rzeczy doma mam, a je chcę to robić i to robię. To mówię, tyś jak ten Tomik se ukazał 2019, oczy 2020, 2020, ty tego roku se ukazał tyś jeszcze dwie inne książki, festiwale filmów, no i tyś na początku 2020, ta wielka monografia Królowa Młodzieży, Królowy Młodzieży, ale świeże wień do Chioni. A w tym roku też my mamy bez trzech sumści, bo jest tachum, monografia tachumia. To ta ci był przetrywk, takie prośba od strony mojej białci, która na tamie dyrektora szkoły, tery. I ona gdy, no, co trzeba zrobić z tym tachumie, żeby tam rozwinąć to mocno i tam co miała jakąś ludba i gdy mnie, może ty napiszmy książkę i napisz o tym tachumie. No i pół roku tego czasu pandemii, najwięcej starujemy się wykorzystać. To tak samo jak i to. To jest też dzieło pandemii w wielkim dziele, bo my zdalnie mieli uczbę, bo jestem szkolnym, to już w szkole teraz 6 lat. I temu, to ten czas, jak starał się was wyskać z tyłu w taki sposób. No i poprawdzę, ta rzecz, tak samo model to powszechnych, jakie je w dysy, dokładnie dysy, teraz godzin temu po raz pierwszy chwycił w ręce. Także trzymam to pewno do trzeci rys w ręce, pierwszy dzień. To po prostu powstawa dość długo, ponad 10 lat, jak był przyjdnik komisji kościelnej w latach 2004-2007. Tym wedle lekcjoner, tym wedle ksanga spiwów, dla was panie, księżyczka do nabożeństwa, te trzy się udało zrobić. A czwarty była w ten czas planie. Ty się nie udało zrobić, bo ty się zmieniał władzę zrzeszenia. Tam nie do końca czasu rozumiał, oprócz tego jego dynamit i temperament. To się w inną stronę. No i, ale imię to w ten czas zaciąty i dość zaawansowany i teraz jak przeszła trochę inny left, no to i wrócił jak nowice przydniki zrzeszenia całego do tego tematu i je. I je. Mamy to w ciągu tego pera miesiąca się ukazało i bardzo piękne weduny. Naprawdę to jest właściwie ostatni ksąg, który nam była potrzebny, żeby celebrować się tak w pełni, żeby nie robić dorch jak te amatorszczyzny, nie uprawiać z tymi karteliśkami latać, co to nie wiesz, że nijak w kościele podczas powieźnych Eucharystii. Arcybiskup Szlachetka dał swoje imprimatur, ksiądz profesor Persion dał swoje opinie, bardzo pozytywne. No i teraz mamy chyba już dalej na promocję z mezie złodziela biskupów. Latos jeszcze są jakieś trzecy moja ksuńska. I to był też wielki projekt, który był absolutnie fundamentalny, rodny ziemia. Tak jak i ty, wszyscy bat. Poezji mojej też, to Izabela mnie zachęcała z Antypance do pisania go. Ona jedno gada, trzeba pisać. I za wiersze moje pierwsze nie widziała. Spróbuj prozę. I pisze proza, ale ty jak ze mną to jest tak, że jak ktoś mnie tam kiedyś, że nie, ty mnie to drgraza i sobie myślę, nie, i uważam, że i tak trochę na psik kąsk, ale jemu się dodrzenić do pewnych spraw i ty, jak i po dwóch latach zaczął pisać inaczej, w moim ojcu wydać sonet napis, który on tyło je, ty on sobie baro widzą, ja. Zaraz w telewizji był, zaraz ten sonet, który on tyło je, tyś ponad wiertel wieku weduny, tak jakby od nowa. W tym moim pierwszym tomiku tyś. No i to wszystko tyś rodna ziemia. I tyła rodna ziemia je tyś stoiły podstawę mojego wielkiego projektu rozmowów z Ledzema Wejne. Sybiraka ma najpierw, w 2006 roku ukazała moja książka wspomnienia kaszubskich Sybiraków, w 2020 było i wznowieni, raz za królestwem Tasuncy, bo parę razy jeszcze później do Drakowy Wony. Ale tyś jakby stał za tym się trzeci projekt, co mnie jedno błelało, żołnierze Wehrmachty. Nie mój tata też był w Wehrmachcie, jedno to było lechłe postrzegony, bo nie było żadnej ich winy w tym wszystkim. Tyle taka była specyfika, my nie mieli innego rozwiązania w tych latach, to było tak dramatyczne, a my jakby Kasiby Kunsk cierpili przez to, bo kto tam dary jedno łapać, no to widzę i rozumiem i opisywał. Temu je zaczął tę rozmowę i tak się mówił kule 70 i teraz są ukryzłem to będzie znaczy zwiastun latos, a za rok są ukryzłem pierwszy taki sieroci tom wydawany przez Muzeum Wejne. I później będzie drugi tom i prawdopodobnie trzeci tom. Także to będzie tak większy pewność, jak miała doktorskie praca u Sanktuarium w Sionowściu. Ta wasza robota i te wasze dokazy wiera baro cesium i robią swoją robotę. No tak chcemy kolekwialną rzecz, że to je poprywdze, co z pięknego
dla wszystkich. Kasiebów, decabny kasieb ci reśno, to jest polezne, bo to idzie w przód. Idzie. Bóg zapłat za taką ryba, a już za sztucek rycia na artystyczny dzylek naszego dzysysiego petkanie, a w tym dzyleku córka naszego głęsca, Werunka Cenywa. Całanka serdecznie, do usłyszenia. Doce w noce i łebcy, cy kwica cele to je tłe jacy. I nie wiem co jest tu nyce śmieje, serce samo je doce baror wie. Tak chciu będę wiem jec kwel se, przeżywać bez miły dnie. Les tygny na się nigdy je, za nie połączą ty. Cy win siwe śło śpłyn, w daleci stronę cygnie za twój tyr. A ile tyłe w jedną estat wcył, tum da cerplewie tyń za dnia mój krył. Tak tyłem cebie miec kwel se, przeżywać bez miły dnie. Nie stygny na się nigdy je, za nie połączą ty. Przeżywać we swu miły dnie. Lecz stygny na się nigdy je, za nie połączą ty. Tak chciłbym ciebie mieć w łęce. Przeżywać we swu miły dnie. Lecz stygny na się nigdy je, za nie połączą ty. Jene drawe, jedno świunga w ze strese. Reno w pełni wieciór nawet, chłytłe ziorgat dlyse łese. Nie ma czasy. Taci czasy są na stuny, chłeżdy w swoim lubiłe raz. Takie dery płece juny, nikt za trecim nie chce wzerać. Nie ma czasy. Bez rozemni bandze ziele, z taką męsną zemę wstawać. Nic tak kiedy nam ma wiele, bandze ziele, z taką męsną zemę wstawać. Nic tak kiedy nam ma wiele, jak lełece idź im dawać. A krewnota bliż ci dresie, na widzani łet płecznieni. Kumsk wstrzymani słowa cesie, wiący czasy namyśleni. Nie ma czasy. Krok do tyłu był bewiera, tech z kizunym rozwiązaniem. Siebie zaciąć chłet słet zera, lepiej rządzec nad zejaniem. Nie ma czasy.
ma ciasy, nie ma ciasy, nie ma ciasy, nie ma ciasy.